Eliza Michalik, program Nie ma żartów. Dobry wieczór Państwu. Pan Wojciech Brochwicz, adwokat, były wiceminister spraw wewnętrznych, jest dziś Państwa i moim gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I jest tydzień debiutantów, bo Pan również jest pierwszy raz w Nie ma żartów, jeśli dobrze pamiętam. Tak, to jest mój pierwszy występ w Pani programie. I tak się stało, że to jest akurat w dniu po właściwie chyba likwidacji Sądu Najwyższego, ponieważ Sejm przyjął ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, a później w nocy posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, który zakłada, że minister sprawiedliwości właściwie jednoosobowo będzie mógł zwolnić z pracy wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, oprócz tych, których nie będzie chciał zwolnić, i powołać nowych. Na Facebooku, na Twitterze, wśród publicystów się mnożą takie komentarze, że właściwie mamy pozamiatane. Zastanawiam się, czy jest sens pana o to pytać, czy to już po prostu koniec państwa prawa. No na razie jest projekt. Myślę, że ten projekt ma duże szanse zamienienia się w obowiązujące prawo. Z tego projektu dla mnie, jak dla pewnie wielu praktyków, wynika właściwie nie tyle zmiana systemowa, co prosta zmiana miejsc. Wymiata się tych sędziów, którzy sądzili dotychczas, a na ich miejsce wprowadza się nowych. Praktycznie są to zmiany wewnętrzne i strukturalne, które doprowadzą w którymś momencie do tego, że minister sprawiedliwości jako prokurator generalny będzie przed Sądem Najwyższym również naczelnym pracodawcą składu orzekającego. Ale panie mecenasie, bo jako obywatel myślę sobie tak, jeden facet wyznaczy mi prokuratora, no dajmy na to, że PiS wkurzy coś, co powiem w programie. Myślę o sobie w tej chwili. Wielu dziennikarzy będzie w tej sytuacji, więc rozpatrzmy taką sytuację. Ktoś mnie pozwie, na przykład artykuł 212, czyli pan minister, bo skrytykuje PiS, pan minister z partii PiS krytykowanej przeze mnie wyznaczy mi prokuratora i wyznaczy mi sędziego, który rozpatrzy moją sprawę. Czy to w ogóle utrzymuje moje konstytucyjne prawo do obrony? No bo wiadomo, jaki będzie wynik i kogo on wyznaczy. Tym bardziej proszę jak najszybciej złożyć u mnie pełnomocnictwo obrończe. No dobrze, to proszę państwa, śmieję się, ale wcale nie jest mi do śmiechu, bo mam wrażenie, że przy jakiejś takiej bierności opozycji, opinii publicznej naprawdę rozgrywa się dramat. Ale to nie jest jedyny dramat, chociaż najważniejszy. Pan się zajmuje, ja właśnie nie wiem jak o tym powiedzieć, ustawą odbierającą emerytury byłym esbekom, chociaż tych esbeków tam na te 100 tysięcy ludzi, bo o tym rozmawiamy, nie jest tam wielu. Według niektórych szacunków nawet 120 tysięcy. Rzeczywiście nie rozmawiamy tu zupełnie o żadnych esbekach, dlatego że przeszłość w służbach specjalnych PRL-u została już kilka lat temu rozliczona tak zwaną pierwszą ustawą dezubekizacyjną. Ona też budziła kontrowersje. Ona też budziła kontrowersje, zwłaszcza wśród miłośników przestrzegania zasad państwa prawa, chociażby zasady szanowania, honorowania praw nabytych, nienaruszalności praw nabytych. No ale opuśćmy na to zasłonę milczenia. Wypowiadały się różne gremia, wypowiadał się Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem ówczesnego prezesa Rzeplińskiego. Jest jak jest. Tak to bywa z zasadami prawa, że jak się je raz złamie, to potem już nie trzymają parametrów. Ze wszystkimi zasadami tak bywa. Tak, ze wszystkimi zasadami tak bywa. I tak jak się okazało, jest również z tą zasadą. Mamy nową ustawę, tak zwaną dezubekizacyjną, bo ona już nikogo nie odubecza, że tak powiem, tylko represjonuje funkcjonariuszy służb policyjnych, tajnych, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, którzy służyli wolnej Polsce. Zresztą nie było Straży Granicznej w PRL-u. To jest instytucja, która została powołana do życia w 1991 roku. To jak można dezubekizować, skoro... Historia zna nie takie paradoksy, ale rzeczywiście jest to posunięcie, no, można powiedzieć nawet niekontrowersyjne, tylko wstrząsające, oburzające, bo ku rechotowi i radości całego lumpiarskiego elektoratu, tych, którzy przez lata byli ścigani za swoje przestępstwa przez policjantów i strażników granicznych, dzisiaj ci policjanci i strażnicy graniczni zasłużeni dla naszego bezpieczeństwa, dla porządku prawnego w Polsce będą otrzymywali dużo niższe świadczenia emerytalne niż wielu z tych przestępców po wyrokach sądowych, po pobytach w więzieniach.
I także nie tylko, rozumiem, chodzi o funkcjonariuszy ścigających przestępców czy funkcjonariuszki, ale ich rodziny, bo chodzi też o renty, które na przykład żony mogą dostawać po męża, którzy zginęli w akcji na przykład. No, chodzi o renty, które uzyskują, otrzymują ci, którzy przeżyli w akcji, którzy ponieśli rany i odnieśli rany i stali się inwalidami, oraz rzeczywiście wdowy i sieroty po poległych funkcjonariuszach. Ja się zajmowałem na początku lat 90. zwalczaniem przestępczości zorganizowanej, między innymi najpierw w kontrwywiadzie, a później w Straży Granicznej. Myśmy mieli codziennie na granicy z Niemcami ponad 100 nielegalnych przekroczeń, czy też usiłowań nielegalnych przekroczeń. Mieliśmy do czynienia z przemytem materiałów radioaktywnych, mieliśmy do czynienia z przemytem narkotyków, broni. Puściły wszystkie tamy w Europie. Padły mury, padły kordony, a przestępczość zorganizowana była kilka kroków przed służbami policyjnymi. I to trwało przez kilka lat, nim udało nam się nad tym procederem zapanować. Ale minęły lata i rozmawiam z funkcjonariuszem Straży Granicznej, który w tamtym okresie na przejściu granicznym z Niemcami instalował i obsługiwał pierwsze bramki radiometryczne. Myśmy zainstalowali taki bardzo kosztowny sprzęt, dzięki któremu ten przemyt materiałów radioaktywnych stał się niemożliwy. Przepraszam. Ten funkcjonariusz narażał swoje życie i zdrowie, obsługując to urządzenie. Nie myślano wtedy specjalnie o tym, jakie są zagrożenia dla ludzi, którzy przy tym pracują. Dzisiaj został pozbawiony emerytury. Ale co pan się spodziewa uzyskać, zwłaszcza w obliczu takich sądów, bo pan będzie, rozumiem, reprezentował te osoby, które będą się domagać od państwa czego? Ja już reprezentuję te osoby. Reprezentuje pan te osoby, czego Cieszę one się że nie domagać? Jestem w tym sam, że jest wielu adwokatów, którzy podejmują się tego zadania, nie bacząc na falę hejtu, jaka zalewa ten problem, to zjawisko. Że broni pan ubeków i komunistów, tak? Tak, jestem gotów to robić. To są w większości ludzie, z którymi służyłem w wolnej Polsce i nie mam tutaj ani im, ani sobie nic do zarzucenia. To pewnie będą wszyscy uczestnicy tej słynnej z mediów, z filmu operacji Samum, którzy uwolnili agentów CIA w Iraku i którzy też wszyscy podpadają pod tą ustawę. To są ludzie ze służb tajnych, z kontrwywiadu i wywiadu, którzy narażali się na wschodzie, w krajach arabskich, którzy ponieśli ciężkie straty, dziś trudne do osobiste, dziś trudne do wyrażenia. To są rzeczy, które odbijają się na zdrowiu człowieka, na jego funkcjonowaniu w przyszłości. Po to są te emerytury, po to było to zabezpieczenie, żeby pozwolić im godnie żyć po odejściu ze służby. I żeby ci następcy, którzy przychodzą do służby, wiedzieli, że też mają taką gwarancję. Czyli tutaj legło w gruzach też pewne zaufanie do państwa, kiedy człowiek idzie do służby, do bardzo niebezpiecznej roboty, która chroni moje, państwa życie, zdrowie. I my nawet o tym nie wiemy, bo to są tacy cisi bohaterowie, oni nie dostają za to odznak. I rozumiem, że robią to wszystko, żeby potem mieć jakiekolwiek zabezpieczenia, też nieogromne, ale jakieś, tak? Znaczy, pamiętajmy o tym, bardzo modna jest dzisiaj historyczna polityka w Polsce. Pamiętajmy o tym, kto wprowadził preferencyjne zasady emerytalne dla wojskowych i dla funkcjonariuszy służb policyjnych. Wprowadził marszałek Józef Piłsudski. I te zasady obowiązywały i były pewnym tabu. Wielokrotnie różne rządy próbowały to naruszyć. Nikomu się nie udało. Ze względu na pewien taki, myślę, jednak dość mocno zakorzeniony do niedawna w naszej świadomości politycznej porządek, takie przywiązanie do pewnego ładu, do pewnego fundamentalnego przestrzegania pewnych reguł. Jeśli służba ma być skuteczna, jeśli oficer czy podoficer takiej służby ma być do dyspozycji przez całą dobę, przez kilkanaście lat, ma narażać swoje życie i zdrowie
trwałość swojej rodziny, być gotowym do zmiany miejsca pobytu i służby z godziny na godzinę, wyjechać na drugi koniec kraju albo gdzieś za granicę, to musi mieć jakieś poczucie stabilności, jakąś nagrodę gdzieś tam na horyzoncie i to nie jakiś wielki złoty puchar, tylko po prostu coś zamiast tych lat, które poświęcił państwu, coś za to. I tutaj stawiam kropkę. No z poczuciem stabilności coś chyba musimy pożegnać wszyscy na jakiś czas teraz, również obywatele. Za moment wracamy do państwa. Jesteśmy z państwem. Przypominam, że pan Wojciech Brokwicz, adwokat, były wiceminister spraw wewnętrznych, jest dziś gościem Nie ma żartów. Ja mam jeszcze jedną wątpliwość. Czy takie pozbawianie ludzi zbiorowo jakichś uprawnień, już pominąwszy to, że różni politycy to gwarantowali, że to będzie to wszystko, o czym pan mówił, ale czy to jest w ogóle konstytucyjne? Bo ja rozumuję tak, ale nie jestem prawniczką, więc niech mnie pan poprawi. Jeśli byli jacyś funkcjonariusze SB, którzy, jak to malowniczo opisują posłowie PiS, wyrywali paznokcie, torturowali ludzi, no to w państwie prawa trzeba delikwenta złapać, przeprowadzić postępowanie, zebrać dowody, oskarżyć i udowodnić winę. I nie wyobrażam sobie, żeby całą grupę ludzi karać za wszystkich. Co to w ogóle ma być? Odpowiedzialność zbiorowa? Czy to jest w ogóle legalne, zgodne z najwyższą ustawą? No tak, pani redaktor, tutaj dotykamy już tych zarzutów, które pewnie adwokaci będą formułowali w swoich pismach procesowych. I rzeczywiście ten pakiet zarzutów konstytucyjnych jest spory. Bo to jest oczywiście zarzut stosowania odpowiedzialności zbiorowej, ale także nieposzanowania praw nabytych, o czym już mówiłem, nierównego traktowania obywateli, bo pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze tej samej służby, często pracujący razem w tej samej jednostce organizacyjnej od początku 90 roku, dziś będą mieli niejednakowe, nierówne świadczenia emerytalne. Ci, którzy przyszli do służby w 90 roku, zachowują, przynajmniej na razie, pełne świadczenia emerytalne. Ci, którzy przyszli do tejże nowo powstałej służby, ale mają za sobą choćby tydzień pracy służby w poprzednim systemie, już tych uprawnień nie zachowują. Czyli dość absurdalne. No, dramatyczne i krzywdzące. Ja się spotkałem niedawno z oficerem, którego sam promowałem na pierwszy stopień oficerski, czyli stosunkowo młodym jeszcze człowiekiem, który ma dzieci w szkole, jakiś kredyt na mieszkanie i który odszedł na emeryturę zaledwie 2 lata temu. Też wszystko traci, to życie oczywiście legło w gruzach. I znów ci, których kiedyś skutecznie ścigał i namawiał w imieniu polskiego państwa do przestrzegania prawa, zacierają ręce. Czyli co, miało być państwo prawa, a teraz jest nareszcie sprawiedliwość społeczna, prawda? To już nie jest. To proszę jest sprawiedliwość mnie nie prowokować, ludowa. Bo zacytuję Kisiela, który mówił, że sprawiedliwość tym się różni od sprawiedliwości społecznej, czym krzesło od krzesła elektrycznego. Tak, a oko od oka szklanego. I możemy tak w nieskończoność takie porównania budować, ale pamiętajmy to nie jest o tym, że to jest rozmowa o ludzkich dramatach i to liczonych w tysiącach osób. To są dramaty nie tylko tych funkcjonariuszy, to są nie tylko dramaty natury finansowej, bo ci ludzie czują się w tej chwili odrzuceni przez państwo, przez naród, czują się niewinnie oskarżeni o to, że byli zbrodniarzami, którymi nigdy nie byli i nie poczuwają się do tego, żeby byli. To są dramaty ich rodzin, ich dzieci, ich żon, ich krewnych. W małych miejscowościach taki były policjant utrzymuje często dużą rodzinę. Pomaga kształcić się członkom tej rodziny, pomaga leczyć się tym, którzy potrzebują środków na to. To wszystko zostało odebrane tą ustawą. A chcę pana zapytać, jako człowieka, nie tylko prawnika, ale takiego, który się zna na służbach, jak pan obserwuje poczynania Antoniego Macierewicza, ja nie mówię tylko o tych teraz, ale też poprzednich,
Czy pana zdaniem my mamy w Polsce jeszcze jakieś służby specjalne, które rzeczywiście profesjonalnie chronią obywateli? Tutaj pomieściła pani w tym pytaniu kilka wątków, powiedziałbym, zbliżonych do siebie, ale nie jednoznacznych. Ja ministra Macierewicza nie oceniam, bo nie jestem do tego powołany. Niech się tym zajmują dziennikarze i politycy. Jeśli chodzi o służby, to różne są opinie i różne są, mogą być spostrzeżenia na temat zmian w tych służbach. Znam wielu wartościowych oficerów, którzy musieli odejść ze służb tajnych, ale tak bywa na świecie. To nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie mówimy o takiej wielkiej niezależności, o takiej wielkiej demokracji, również w służbach tajnych, jak się zmienia władza, to się zmieniają szefowie. Na szczęście przez te ćwierć... Tutaj chyba nie tylko szefowie się zmienili, ale miotła wymiotła. No tak, miotła wymiotła do sprzątaczki ponoć. Przez te ćwierć wieku myśmy się jednak dorobili zupełnie niezłych kadr i nie wszystkich miotła wymiotła. Ale to jest, to o czym pani mówi, to jest takie zjawisko, powiedziałbym, szersze, dłuższe, mające korzenie głębiej gdzieś tam w przeszłości. Polegające na tym, że po pierwszych dwóch latach niepodległości, kiedy myśleliśmy, że te służby będą działały w sposób niezależny od koniunktur politycznych i będą po prostu apolitycznie służyły państwu polskiemu, przyszły takie rządy, które je na powrót upolityczniły. I służby do dziś są taką piłką w politycznej grze, na politycznym boisku. Ktoś kopie, ktoś odbija. Służby są chłopcem do bicia, nikt nie bierze za nie większej odpowiedzialności. Jak trzeba, to się przywali. Każdy polityk zna się na służbach. A co się kryje pod tym przymiotnikiem politycznym? Bo wszyscy mówią, że służby są polityczne. Ja się zastanawiam, a co to u diabła w praktyce znaczy? Że służby są polityczne, czyli przepraszam, co robią? Śledzą na zlecenie rządu polityków opozycji? Ja pani dam prosty przykład. No, takich przykładów mieliśmy kilka w historii. Ale prosty przykład, który wynika z pewnej struktury, no, chociażby Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To jest agencja, która łączy w sobie funkcje zarówno służby informacyjnej, pozyskuje informacje, służby operacyjnej, bo działa też metodami operacyjnymi, te informacje zdobyte operacyjnie, między innymi operacyjnie przetwarza, ale także służby śledczej. I to jest takie zderzenie, ja wiem, ognia z wodą. Bo te informacje pozyskane przez służbę informacyjne, przez kontrwywiad chociażby, są potem przekazywane w celu realizacji procesowej do znajdującej się w tej samej instytucji, a więc zależnej od szefostwa tej instytucji, służby śledczej. Myślę, że dużo mniej politycznie byłoby, gdyby oddzielić pewne zadania i role poszczególnych segmentów takiego konglomeratu, czyli osobno jest służba operacyjna i informacyjna, osobno są działania śledcze wykonywane pod nadzorem prokuratora, osobno działania techniczne. A jest podobno taki projekt, że ma powstać, a propos tego, co pan mówi, taki super resort, którym zarządzałby minister Kamiński, który chyba, ja nie wiem, już będzie łączył uprawnienia, z tego co pamiętam, wszystkich możliwych służb i da taką władzę ministrowi Kamińskiemu, jaką teraz dostał minister Ziobro. Ale to nic nowego. To historia się toczy małym kołem. Bo przecież jak przychodziłem wiosną 90 roku na Rakowiecką, to było MSW zarządzane przez Kiszczaka, w którym był kontrwywiad, wywiad, wszystkie możliwe służby mundurowe. Ale myśleliśmy, że te czasy już szczęśliwie minęły. I to tam działa. Wie pani co, to dla mnie to jest rzecz drugorzędna, czy będzie to wszystko się nazywało Agencja Bezpieczeństwa Narodowego, czy tam Ministerstwo Bezpieczeństwa Ale Publicznego. Ale chodzi mi o tego jednego człowieka, innego. Który trzyma wszystko. To jeżeli jest w stanie skutecznie zarządzać w interesie państwa i obywateli, to okej. Okay. To ja nie mam nic przeciwko temu. Tylko, że jak się trafi taki, no, który nie potrafi. To niestety też już jest nasze takie przykre państwowe doświadczenie z ostatnich dekad. Oczywiście. Powiem więcej. Bardzo często się zdarzali politycy, którzy wchodząc do służb i otrzymując w nich jakąś władzę, po chwili już tracili głowę i tak się fascynowali tymi służbami, że nie byli w stanie w sposób chłodny nimi dowodzić. To wszystko jest kwestia doboru człowieka. Ja zaczynałbym
przepraszam, że pani proszę, nie proszę. Przerywam, ale zaczynałbym rozmowę o doborze ludzi na takie stanowiska od narzucenia im takich samych kryteriów, jakie się narzuca szeregowym policjantom. Czyli przede wszystkim przejścia badań psychologicznych. I to byłby ciekawy eksperyment. Taki, powiedziałbym, cenzus psychiatryczny. Jeśli ktoś przejdzie takie testy i badania, no to już możemy rozmawiać o dalszym rozwoju jego politycznej kariery. Ale czysto logicznie mam wrażenie, że ludzie, którzy nie powinni dostawać takiej władzy, to są ludzie, którzy za bardzo jej chcą. To znaczy, jak widzę, że ktoś przebiera nogami, żeby się dorwać do służb i że one go w jakimś sensie fascynują. No, tak było u Mariusza Kamińskiego, tak było u Macieja Wąsika, który przecież miał zarzuty, również wiadomo było, że siedział, odsłuchiwał tam taśmy z jakimiś przesłuchiwaniami. No facet się tym fascynował. Pamiętamy agenta Tomka i te jego zdjęcia z walizkami pieniędzy. To ja wtedy sobie pomyślałam, ważne stanowiska w służbach powinni mieć ludzie, którzy nie chcą ich mieć. Znaczy ludzie, którzy za bardzo chcą, nigdy nie powinni tego dostać, bo jest w tym coś niezdrowego i tu nie trzeba być psychiatrą. Po prostu, tak no myślę. Tak, ale po pierwsze te służby muszą być odpowiednio... Chociaż ja rozumiem, że to nie jest kryterium prawne, które tak. Można by zastosować. Znaczy po pierwsze te służby muszą być odpowiednio skonstruowane. To, o czym już rozmawialiśmy, powinny być zbudowane moim zdaniem powinny się składać z pewnych segmentów. Tak, żeby jeden segment nie miał bezpośredniej władzy nad drugim. Taka wzajemna kontrola, jak w trójpodziale władzy, że jedna władza kontroluje drugą? I są kraje, drugą? W których to się sprawdza, w których to funkcjonuje zupełnie nieźle. Na przykład jestem szefem służby wywiadowczej, interesuje mnie jakiś obywatel, uzyskuję zgody na inwigilację tego obywatela, ale tą inwigilacją nie zajmuje się już moja służba. To realizuje osobna instytucja, również podległa kontroli sądowej. I ta instytucja nie nagnie faktów, nie zrobi niczego ponad to, na co pozwala jej prawo. Naraziłaby się na pewne konsekwencje, bo tu musimy też mówić o kontroli tych służb, o egzekwowaniu prawa. Jeśli łamie dyrektor jakiegoś biura tajnego prawo, no to liczy się z tym, że niechybnie poniesie za to odpowiedzialność karną. No to nie w Polsce. Tutaj się można włamać do Centrum Kontrwywiadu NATO, robić różne inne rzeczy i potem się okazuje, że się było osobą prywatną. Będąc ministrem koordynatorem służb specjalnych, było się osobą prywatną. Są takie. W innym czasie i w innym miejscu, bardzo dawno temu, wdałem się w podobną rozmowę z przesłuchującym mnie majorem Służby Bezpieczeństwa. Zarzucał mi udział w kolportażu nielegalnych Nowe Czasy książek i czasopism. I ja, chcąc być takim błyskotliwym, powiedziałem, mówię pan, ale już Lenin przecież pisał, że w komunizmie nie powinna istnieć cenzura, że to wszystko powinno być dozwolone. I pan major się na chwilę tak zawiesił, a potem uśmiechnął od ucha do ucha i powiedział tak, ale my dopiero dążymy do komunizmu. Inteligentna odpowiedź jak na majora. Tak. Chcę pana zapytać jeszcze o Rosjan, bo mamy kilka minut. Bartosz Kownacki, Frankfurter Allgemeine Zeitung, napisał, ale wcale nie tylko powołując się na książkę Tomka Piątka, tam są fragmenty tych informacji zawartych w jego książce, ale tak naprawdę dotarł też do swoich informacji o rosyjskich kontaktach wiceszefa MON Bartosza Kownackiego. No nie wiem, na mój rozum obaj panowie, mówię o Kownackim i Macierewiczu, powinni zostać co najmniej zawieszeni w obowiązkach i służby specjalne powinny w trybie pilnym, no nie wiem, na polecenie premierki, pewnie takie są procedury, wyjaśniać sprawę. Więc chcę pana zapytać po pierwsze o tę sprawę, o takich rosyjskich powiązaniach ludzi na najwyższym szczeblu Ministerstwa Obrony Narodowej. Chcę pana w ogóle zapytać o Rosjan w Polsce, bo wszędzie w Europie zauważa się problem wpływu Rosjan na politykę państwową, na kształtowanie opinii publicznej. Powstają różne agendy, nawet czasami finansowane bądź współfinansowane za publiczne pieniądze, żeby przeciwdziałać rosyjskiej propagandzie. U nas władze rzekomo antyrosyjskie tematu nie ma, nikt nie zauważa. Znaczy tak, jeśli chodzi o publikacje na temat wiceministra obrony, nic nie jestem w stanie na ten temat powiedzieć, to zrozumiałe. Ja się takimi rzeczami nie zajmuję, nie mam żadnej wiedzy. Gdybym się zajmował i miał tę wiedzę, to tym bardziej nie chodziłbym po telewizjach i o tym nie opowiadał. No ale czyta pan taki artykuł w gazecie i co? Powinno się to wyjaśnić, czy nie? No to znowu jest pytanie, w jakim czasie i w jakim miejscu my się dzisiaj znajdujemy.
i nasz kraj. To mnie niepokoi, co pan mówi, ale proszę kontynuować. No, zaczęliśmy od niepokojących konstatacji na temat zmian ustrojowych, więc zbliżając się do końca tej rozmowy, przypomnijmy sobie o nich. Jesteśmy rzeczywiście na etapie zmian ustrojowych. Więc odwoływanie się do zasad, które obowiązywały wczoraj, chyba już nie ma sensu. Świadczy o mojej naiwności, rozumiem. Nie, o pani uczciwości. Natomiast nie możemy już na tym budować jakichkolwiek postulatów, oczekiwań, działań prawnych. To już nie działa, teraz są inne zasady. To już nie działa. No dobrze, a co z tymi Rosjanami? Co do Rosjan w Polsce, to tak jak pisała Elżbieta Hryzińska w swojej wspaniałej książce Turniej Cieni, Rosjanie od stuleci się specjalizują w Polakach. Można, aż mnie ciarki przeszły. Specjalizują się w Polakach. Tak, można powiedzieć, że to jest ich narodowy konik i zawodowa specjalność. Mam na myśli oczywiście rosyjskich szpiegów. I wszystko jedno, czy to jest ochrona, czy KGB, czy wcześniej NKWD, czy GRU. To są specjaliści wysokiej klasy, którzy się nigdy nie bali o swoje emerytury. Niezależnie od tego, czy rządził car, czy pierwszy sekretarz. To są ludzie, którzy czerpią pełnymi garściami z dorobku swoich służb wielowiekowego i którzy grają nami jak chcą na tym europejskim i teraz też światowym boisku. Nie mówiąc o tej naiwnej, szczenięcej polskiej scenie zresztą politycznej. Zresztą nie tylko nami. No, oni są rzeczywiście mistrzami w manipulacji. Możemy sobie tu przypomnieć nie tak odległe lata 70., kiedy różnego rodzaju ruchy pacyfistyczne, ruchy anarchistyczne, lewackie w Europie Zachodniej, finansowane i szkolone z pieniędzy rosyjskich służb, spowodowały niemałe zamieszanie. Przecież kryzys rządowy w Niemczech po gwałtownej ofensywie frakcji Czerwonej Armii w latach 70., po zamordowaniu Hansa Martina Schleyera, był tak głęboki i tak wstrząsający, że groziło to tak naprawdę zapaścią państwowości. Musimy kończyć niestety, czyli po prostu niczego się nie nauczyliśmy. Nie wyciągamy wniosków w przeciwieństwie do Rosji. Choćby przez to, że już mamy taką świadomość, że możemy przeczytać o tym w książce Hryzińskiej i nie tylko. Pocieszył mnie pan, za 100 lat będzie lepiej, proszę państwa. Czytajmy książki. Tak, czytajmy książki. To jest mądrość narodów. Jakbym była złośliwa, to powiedziała, że w celach można bardzo dużo książek czytać, ale nie będę złośliwa, państwo mnie znają skąd. Wojciech Brochwicz był państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę, dziękuję, że nas państwo wysłuchali. Dobranoc, do jutra.